Sam Fisher you knew is dead. Był szpieg, jest killer. Sam Fisher, bohater serii Splinter Cell, w nowej grze zmienił się nie do poznania. Długie podchody i chowanie ciał w zakamarkach. To już nie dla niego. Why are you following me? Bohater nie współpracuje już z wywiadem Stanów Zjednoczonych. Działa na własną rękę i chce pomścić śmierć córki. Historia jest zaskakująca i trzyma w napięciu. Niestety trzyma tak skutecznie, że kiedy nadchodzi niespodziewany rychły koniec, pozostawia ogromny niedosyt. Rozgrywka łączy elementy skradania z eliminowaniem wrogów, często w ilościach hurtowych. Ponieważ otwarta walka zwykle kończy się dla nas tragicznie, należy przeciwników dezorientować. Bardzo udany jest tryb kooperacji, przedstawiający historię przed wydarzeniami z gry jednoosobowej. Współpraca z innym graczem otwiera zupełnie nowe możliwości. Szkoda tylko, że gra nie została dopracowana technicznie, wygląda średnio, a przy tym ma zaskakująco wysokie wymagania sprzętowe na PC-tach. Splinter Cell Conviction ma pełnokrwistego bohatera, którego osobiste motywy przemawiają do nas lepiej niż ciche zlecenia wywiadu. Ze względu na łatwość eliminowania wrogów i większą tolerancję na nasze błędy, gra ma więcej akcji i jest przystępniejsza. Zagorzali fani poprzednich części będą jednak pewnie zawiedzeni.